Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, tutaj na CTV. A tak na poważnie. Vlogmas, dzień 20. Standardowo już zaczniemy od otwierania kalendarza, ale powiem Wam, że Daniel z pracy przyniósł mi od mojej koleżanki coś jeszcze do tego kalendarza. To już nie ma numerka, więc zastanawiam się, kiedy to otworzyć. Ale ja jestem osobą niecierpliwą, więc otworzę to dzisiaj. Sprawdzamy, co jest w środku. Ok, i zaczynamy od 20. Rozpakowujemy. Oczywiście standardowo przysmak dla Lili. I co to jest? Super, wiecie, że sama chciałam sobie to kupić? To takie jajeczko na dwa palce do mycia pędzli. Super, ekstra, bardzo się cieszę. Będę miała okazję przetestować. Dziękuję. Ok, ale pora też otworzyć ten bonus i sprawdzić, co jest w środku. Więc otwieramy, otwieramy. Czy to jest case na telefon? Patrzcie, jaki piękny świąteczny case. Ekstra. Zaraz sobie zmienię. Super jest. Zmienię i już Wam pokazuję. I zobaczcie, jaki on jest uroczy. Po prostu mega mi się podoba. To jest chyba najlepszy prezent, jaki dostałam. Na nim mój stary, jaki zrobił się żółty. Chyba już powinien iść ogólnie do śmietnika. Tutaj Lila jest ciekawa, co ja robię. Także taki piękny case jeszcze był dzisiaj na dodatek. Jesteś ciekawa, co ja robię, czy czekasz na swoje ciasteczko z kalendarza? Proszę. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Biało i kruszy. Chociaż ten śnieżek jest tak drobny, że go chyba tutaj nie widać. Ja już nie mam przysmaku. Nie chodź ze mną. Nie mam. Wystarczy. Wystarczy jeden. Już nic nie otwieram. Dzisiaj mamy w planach. Chyba nic nie mamy w planach. Więc nie wiem, co ja Wam dzisiaj pokażę, co będziemy robić. Zobaczymy. A jutro jadę zrobić paznokcie Daniela mamie. I Daniel ma w końcu jeden dzień wolnego. Patrzcie, jak ja chodzę w swoich ciapach. Uszy są pochowane do środka. Bo oczywiście prosiaczek jest bardzo zainteresowany, jeśli są na zewnątrz. A tutaj nasza mała kruszynka ma pierwszą drzemkę. Idziemy właśnie z Lilą na spacerek. Zobaczcie, tak się właśnie z nią wychodzi na spacer. Lila, wyrzuć ten patyk. Lila! Lila! Chodź! Więc wiecie, co najlepszy prezent dla Lili? To jest właśnie patyk. Z tego będzie się najbardziej cieszyła. Proszę bardzo. Widzicie? Chociaż strasznie źle widać. Znalazła kolejną gałąź. I najlepsza zabawa. Znowu ten sam patyk. Chodź, wracamy już do domu. Lila, wracamy, chodź. Nie odzywałam się do Was, a jest już sporo później, ale będziemy właśnie piekły z mamą babeczki, takie kruche spody na babeczki i w środku będziemy je wypełniać taką masą z mleka w proszku, ale wypełnić będziemy za jakiś czas. Tutaj już jest naszykowany mak na makowce, a kalendarz znalazł swoje miejsce tutaj pod zegarem. A teraz czekam na moją mamę, która jest w piwnicy i coś robi. Przyjdzie i pójdę sobie na spacer. Przy okazji wstąpię do sklepu, bo potrzebny jest nam makaron do rosołu. A niestety makaron nam się skończył, więc trzeba kupić. Więc czekam i za chwilę idę. I jak wrócę, to będziemy piec już te ciasteczka. A Wiktoria tu się bawi gryzaczkiem, ale jak widać lepsze są chyba rączki. Wiki, nie jemy rączek. Nie jemy. I miałam Was pytać, może ktoś z Was ma to jajeczko i da znać, jak Wam się sprawdza. Ja chyba dzisiaj będę testowała, ale to później. Okej, idę już do tego sklepu i jest już ciemno. Ale to chyba nie nowość, cały czas jest ciemno. Wydaje mi się, że wstaje, jest ciemno. Kładę się, też ciemno, po południu ciemno. Straszną miałam ochotę na coś słodkiego i skusiłam się na Oreo. I jest to Oreo cieniutkie, więc jeszcze tego nie jadłam. Także będę próbowała. Ja już jestem prawie pod domem i powiem Wam, że trochę zmarzłam, więc żegnam się z Wami, idę robić ciacho. Już myślę, że nic nie będę nagrywała, więc standardowo widzimy się jutro. I can't wait for Christmas.